Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie 13 sesji Rady Powiatu Polskiego, a trzeciej sesji w tej kadencji 2018-2023. Za nami trzecia, ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, na której uchwalono m.in. budżet na 2019 rok oraz wieloletni plan finansowy. Tak, to jest bardzo ważna sesja. Dwie uchwały bardzo ważne dla powiatu zostały podjęte. To jest wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028 i również istotna uchwała dotycząca budżetu powiatu kłodzkiego na rok 2019. Budżet jest budżetem, który został opracowany jeszcze przez poprzedni zarząd. Niemniej jednak bardzo istotną sprawą w tym budżecie jest to, że największa pozycja to stanowią drogi powiatowe. Ten nasz mankament, który mamy w naszym powiecie, został tu ujęty. Nie zostały ujęte wszystkie drogi, te, które byśmy sobie życzyli, żeby były remontowane, ale sytuacja jest taka, że tyle, ile mamy środków finansowych, tyle możemy oczywiście wydać. Udało się wypracować środki na infrastrukturę drogową, ale opozycja jest troszkę zaniepokojona, iż tych środków jest wciąż mało, ale jak tłumaczy pani skarbnik, jak widzimy na prezentacjach przedstawionych, większość środków przeznaczanych jest na oświatę. Ale w każdym samorządzie, czy to samorządzie gminnym, czy powiatowym, gros środków właśnie pochłania oświata. To są środki niewystarczające, które trafiają z budżetu państwa i część środków własnych, zarówno gmin, jak i powiatu, należy do tej oświaty dokładać. To jest olbrzymi problem. Gdyby wszystkie środki, te, które budżet państwa przeznaczył na oświatę, były wystarczające, to więcej środków można by było przeznaczyć oczywiście na drog. Opozycja jest niezadowolona. Ja mogę powiedzieć, że ja też jestem niezadowolony, bo z naszego okręgu Stroińsko-Lądeckiego też drogi nie wchodzą do remontów, a chciałbym, żeby one były również remontowane. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że są trzy duże zadania z dofinansowaniem Unii Europejskiej i trzeba te zadania skończyć. Ten budżet tegoroczny właśnie oparty jest o kontynuację i zakończenie tych zadań. Myślę, że w następnym roku trafią pieniądze na nasze drogi, na których nam najbardziej zależy. O liczby pytamy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W tym roku po stronie przychodów to kwota ponad 206 milionów, po stronie wydatków ponad 202 miliony złotych. Te 4 miliony różnicy nadwyżki to nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytu. Wydaje się to kwotą dużą, można powiedzieć nawet, że ogromną, bo to ponad 200 milionów złotych, ale trzeba pamiętać, że ponad 70 milionów w tym budżecie to wydatki na oświatę. Trzeba pamiętać, że około 60 milionów, nawet ponad 60 milionów złotych to wydatki na sferę opieki społecznej, rodziny, innych zadań w zakresie polityki społecznej. To pieniądze, można powiedzieć, tak zwane naznaczone. No i trzeba jeszcze dodać, że wiadomo, również i zadania z zakresu administracji to około 13 milionów. Daje to kwotę prawie 150 milionów, więc pole do działania, do, można powiedzieć, zmiany różnego rodzaju elementów budżetowych jest niewielkie. Jeszcze jest jedna dość istotna uchwała, którą będziemy za chwilę podejmować. To jest strategia rozwoju Sudety 2030. To jest 108 samorządów różnego szczebla, które się podpisały pod deklaracją, ażeby stworzyć taki system samorządów, pewną grupę, pewien rejon z dawnego województwa łobrzyskiego i z województwa jeleniogórskiego, bo uważamy, że to południe województwa dolnośląskiego jest mniej doinwestowane, mniej środków finansowych tu wpływa niż aglomeracji wrocławskiej czy legnicko-lubińskiej. Sesje zakończyły wnioski, interpelacje i zapytania radnych, gdzie między innymi szczegółowo omówiono sytuację szczytniańskiego DPS-u. Starostwo zabiega o utrzymanie wygasającej umowy. O sytuacji ośrodka będziemy Państwa na bieżąco informować.